Mam nadzieję, że zrobimy niesamowite torty. I już niedługo się o tym przekonamy. O, wow, truskawki! Gra dopiero się rozpoczęła, a ja już mam tyle szczęścia. Czas udekorować biały tort czerwonymi owocami. Co za aromat! Super, udało ci się. Ej, ale nie śmieć! Dlaczego rzucasz w nas szypułkami? Oj, przepraszam, skupiłam się na torcie. Nie mogę myśleć o niczym innym. O mój Boże, jest pyszny. Ja również nie mogę się doczekać, kiedy skosztuję ciasta. Ciekawe, co dostanę. Co? Ryby? One są paskudne. O tak, smród rozniósł się już po całym pomieszczeniu. Dobrze, że mam maskę przeciwgazową. Jak to jeść, skoro nie mogę nawet przebywać w pobliżu tego produktu? Co za różnica jak? Po prostu pospiesz się i zjedz to! Tu się nie da wytrzymać! Nie krzycz na mnie! Staram się jak mogę! To straszne! Muszę zdjąć maskę! Nawet nie spróbowałam, a już mi niedobrze! Dziewczyny, trzymajcie mnie, bo mi słabo. Musimy natychmiast pozbyć się tego paskudztwa. To najgorsza rzecz, jaką w życiu jadłam. Dzięki za pomoc. Zrobiłyśmy to, żebym jak najszybciej mogła nacisnąć przycisk. Żeby trafiło mi się coś pysznego, proszę. Wow, żelkowe robaczki! Ale mam farta. Muszę je natychmiast wyłożyć na ciasto i zjeść. Wyglądają pysznie. My też byśmy spróbowały. Nie róbcie sobie nadziei. Na tak małym talerzu jest tyle różnych robaczków. Spójrzcie, jakiego ogromnego żelka znalazłam. Nie mieści się na torcie. Co robić? Nie mogę przecież zepsuć wyglądu tortu. Będzie nieapetyczny. Trzeba podzielić tego giganta na kawałki. Ale jak? Suzy, pomożesz mi? Oczywiście. Ciągnij. Mocniej. Ale nie tak mocno. Ups, wygląda na to, że Daisy nie potrzebuje już tortu, tylko lekarza. Mam nadzieję, że nie będzie miała nic przeciwko, jeśli poczęstuje się jej ciastem. Tym razem ja pierwsza nacisnę przycisk. Dobra, zaczynaj. Hurra, czekoladowe jajko! Coś mi mówi, że to ciasto będzie pyszne. Chcę je jak najszybciej zjeść, więc od razu rozłożę wszystkie kinderki. Ale pięknie to wygląda. Największe jajko umieszczę na szczycie tortu. A podzielisz się z nami? Nie ma mowy, jeszcze nawet nie nacisnęłyście przycisków, a może też traficie na coś równie pysznego. Patrzcie! W środku jajka jest niespodzianka. To kolorowa posypka, jest taka ładna. Założę się, że też jest pyszna. I jak? Smakuje ci? Dobry tort? Bardzo dobry. Wiem, posypię cały tort. Dzięki temu będzie o wiele ładniejszy. I oczywiście o wiele smaczniejszy. To połączenie kolorów doprowadza mnie do szaleństwa. No dobra, to czas otworzyć największe jajko. Jakie to jest piękne! No i jak, pyszny? Jeszcze jak, nie macie pojęcia jak bardzo.
Mam nadzieję, że będę miała tyle samo szczęścia. To dżem truskawkowy. Po prostu go uwielbiam. Z pewnością sprawi, że tort będzie mniej suchy i smaczniejszy. Tylko nie mogę przesadzić z ilością, bo będzie za słodki. Ale ciężki słoik. Ups, teraz ciasto będzie mega słodkie. I co z tego? To przecież dobrze, prawda? Właściwie to tak. Nie wiem nawet, dlaczego tak się denerwowałam. Ja też chcę nacisnąć przycisk. Kola? Mentosy? Jak mam połączyć kolę i mentosy z tortem? Nie będę go polewać, bo wtedy będzie cały przemoczony. Mam lepszy pomysł. Po co go polewać, skoro można zrobić prawdziwą fontannę? Kola, ciasto, mentosy. To będzie najsmaczniejsza fontanna na świecie. Tylko uważaj, żebyś mnie nie zmokły. Nie martwcie się, zrobię to bardzo uważnie. Suzy, niepotrzebnie panikowałyśmy. Jakaś mała ta fontanna. Tak, myślałam, że będzie większa. Dlaczego miałaby być większa? Najważniejsze, żeby dobrze smakowała. I tak jest. Wow, jaka piękna lalka i tort. Zgadzam się, to wygląda niesamowicie. Ja mam różową lalkę w moim ulubionym kolorze. Sprawdźmy, jaki smakołek dostanę. To moje ulubione lody Baskin-Robbins. To będzie idealne połączenie. Wow. Dziewczyny, wreszcie mogę powiedzieć, że mam wielkie szczęście. Mam genialny pomysł. Uważajcie, za chwilę będzie show. Muszę roztopić lody i polać nimi wierzch tortu. Kate, nie rozumiem, coś ty wymyśliła. A teraz dodam nieco posypki. Dobry pomysł. Tort będzie smakować jeszcze lepiej z posypką. Masz rację. Suknia mojej księżniczki będzie cudowna. Tylko spójrzcie. No i co? Zamierzam teraz to wszystko zjeść. Życzcie mi smacznego. Hej, tak apetycznie jesz. Ja też chcę. O nie. Toksyczne odpady. To chyba bardzo kwaśne landrynki. Chociaż nigdy ich nie próbowałam. Więc mogę się mylić. Nie, nie myliłam się. Są naprawdę kwaśne. Nie będę ich jadła. Będziesz, takie są zasady. Wyobraź sobie, jaką piękną sukienkę będzie miała twoja lalka, jak ozdobisz ją cukierkami. Dobra, masz rację. Mam nadzieję, że słodki tort zniweluje tę okropną kwaskowatość. Suzy, dawaj, Suzy! Nie, to jest po prostu okropne. Dziewczyny, jest nie do zniesienia. Dlaczego w ogóle was posłuchałam? Nie powinnam była tego jeść. Dobra, zobaczmy, co mi się trafi. Mam nadzieję, że będzie to coś smacznego. O nie, tylko nie musztarda. Zepsuję mój tort. No i dobrze. Spodoba ci się. Może uda mi się przynajmniej narysować ładne wzorki. Wtedy nie będzie tak bardzo bolało jedzenie tego przysmaku. No dobra, to próbuję. Jak? Smakuje?
Nie, to jest ohydne. Już czuję, jak we mnie coś się pali. Pomóżcie mi. Inaczej cała spłonę. Nie martw się, mam lodówkę z lodem na wszelki wypadek. Mam nadzieję, że ci to pomoże. Od razu lepiej. Ale nie na długo. Znów mi gorąco. Lepiej po prostu wysypię na ciebie cały lód. Dobrze. Chcę tort z moimi ulubionymi cukierkami. Jasne. Najważniejsze to nie żałować cukierków. Będzie na bogato. Dam ich ile wlezie, żeby tort wyglądał jak należy. A żeby cukierki nie spadały, zrobię coś jeszcze. Potrzebuję ciasta. Bierzemy mąkę, mleko, jajko i wszystko mieszamy. No już prawie gotowe. Przechodzimy do kolejnego kroku. Trzeba to teraz dobrze zagnieść, rozwałkować i pokroić w długie paski. Przykryję nimi wierzch, a następnie ciasto trafi prosto do piekarnika. Co właśnie zrobię? No i proszę. Świetnie mi poszło. Dopóki tort się piecze, ja sobie troszkę odpocznę. Kto śpi podczas gotowania, to nieodpowiedzialne. Co sądzicie o moim torcie? Zobaczcie, jaki jest piękny i gładki. Ale to nie wszystko. Chcę, żeby mój tort był wyjątkowy. Potrzebuję suszarki do włosów, która roztopi mi skitelsy. No. Jest idealny. Bellissima. A teraz tylko wykończenie. Oj. Myślę, że ciasto jest gotowe. Czas wyjąć je z piekarnika. Jestem pewna, że Betty będzie zachwycona. Poświęciłam na to tyle czasu. A co powiecie na moją rzeźbę? Myślę, że to dzieło sztuki. Ale fajnie. Ups, ja też muszę działać. Na co ja czekam? Muszę pilnie udekorować tort cukierkami. Mam tu nawet specjalny pistolet. A jak się to obsługuje? Co do licha? Chcę cukierki na torcie, a nie na ścianach. Ej! Gotowe. Betty, wybierz zwycięzcę. Smacznego. Ale piękne torty. Z wyjątkiem tego, który zrobiła Emma. No, może chociaż będzie smaczny. Nie, nie polecam. Zobaczmy, co jeszcze na mnie czeka. Wezmę dwa kawałki naraz. Wow. No to już inna bajka. Bardzo smaczne, babciu. Pyszności. A teraz muszę spróbować tortu cukiernika Zaka. Wygląda wręcz bombowo. Wow! No wow. Jest przepyszny. Zjem wszystko. Niebo w gębie. Zak! Wygrałeś. Tak! Kto w to wątpił, wiedziałem. Tym razem chcę tort arbuzowy. To będzie dla mnie bardzo interesujące wyzwanie. Mam nadzieję, że uda mi się wymyślić sposób na zrobienie tortu arbuzowego z całego arbuza. Najpierw pozbędę się skóry. Do tortu będę potrzebować tylko miąższu. Za pomocą specjalnej foremki oddzielam miąższ od skórki. Nadam mu odpowiedni kształt. Gotowe. Teraz pokroję go w duże plastry. Oj, ja nie będę się tak męczyć. Można to zrobić o wiele łatwiej. Przekroiłam go na pół. A teraz porządnie wymieszam środek. Za pomocą trzepaczki oczywiście. A następnie wsypię trochę żelatyny do jednej z pałówek.
I znowu dokładnie mieszam. Babciu, fajnie to wygląda. A ja zamierzam rozbić mojego arbuza diamentowym mieczem. Ojej, ale fajnie. Ostrożnie, wszystko leci na nas. Przepraszam, troszkę mnie poniosło, ale nie martwcie się, arbuz jest już prawie gotowy. Zobaczcie, jak pysznie to wygląda. Ale tak go nie podam, Betty. Będzie o wiele fajniej, jeśli udekoruję go jakimiś smakołykami. Zobaczycie, będzie wyglądać nierealnie pysznie. Zacznę od pyszniutkich pianek marshmallows. A landrynki i inne cukierki będą na wierzchu. No i proszę. Godne pożałowania. Prawdziwy tort musi składać się z kilku warstw. Wkleję plastry arbuza pyszniutkim kremem. No i proszę. Użyję specjalnego urządzenia. Krem trzeba wyrównać. Fajnie byłoby też dodać troszkę koloru. Mój tort będzie zielony na dole i czerwony na górze. To świetna kombinacja. Wygląda zupełnie jak arbuz. O! Moja galaretka arbuzowa jest gotowa. Nikt z was na to nie wpadł. Zobaczcie. Oczywiście, że nie. Bo moje ciasto jest o wiele smaczniejsze i piękniejsze. Wygląda jak prawdziwy arbuz. No tylko spójrzcie, ma też oczy. Zobaczcie, czyż to nie jest słodkie? Betty, czas wybrać zwycięzcę. Emma, co ty zrobiłaś? Po prostu nasadziłaś słodycze na arbuza? No poszłaś na totalną łatwiznę. To nawet nie jest smaczne. Widziałam lepsze desery. Okej, zobaczmy, co cukiernik ma dla mnie. No to ciasto wygląda niesamowicie. Ale czy będzie tak dobre? Jest nierealnie pyszne. Palce lizać. Pozostaje mi skosztować tego, co zrobiła dla mnie moja ukochana babcia. Wygląda jak galaretka. Ale fajnie się trzęsie. Tak, to galaretka arbuzowa, jaka pyszna. Babciu, tym razem wykosiłaś wszystkich. No i na to liczyłam. Tym razem przygotujcie dla mnie tort z moim portretem. Myślę, że to może być ciekawe. To będzie trudne. Może dla was, dla mnie nie. No przyjrzyjcie się dokładnie portretowi. A, dobrze. Mam pomysł. Wiem, jak uwiecznić ciebie, Betty. I to bezpośrednio na torcie. Wykorzystam do tego cały kosz owoców. Inaczej tort nie będzie tak słodki jak moja wnuczka. Zobaczmy, jaka słodka twarzyczka wyjdzie mi z tych owoców. Ułożę je na wierzchu, ale najpierw je pokroję. Zostało dodać tylko coś zielonego i można będzie podawać. Fajny pomysł, babciu, ale zupełnie nie przypomina Betty. Chociaż lubię owoce i warzywa. Dobra, nie czas na pogawędki, czas brać się do pracy. Zaraz zobaczycie. Najpierw ułożę twarz. Oczywiście dodam oczy, to najważniejsze. Nie można zapomnieć o ustach i włosach z żelków. Oto one. Gotowe. A teraz czas na usteczka. No i proszę, myślę, że wyszło słodko. Zostało tylko dodać żelkowe włosy. I gotowe. Jakieś straszydło ci wyszło. Ja zmienię kształt ciasta. Musi być w formie kopuły. Gotowe. Proszę. A teraz potrzebuję lalki. Umieszczę ją na torcie. Będzie wyglądał jak ogromna suknia balowa. No i teraz wykończenie. Oczywiście krem z bitej śmietany będzie idealny. No co za arcydzieło. Przecież to jest plastik. Babciu, zajmij się lepiej swoim tortem. Mam już wszystko gotowe. No prawie. Wleję jeszcze syrop do specjalnej formy. Zaraz zobaczycie, co się stanie. To mój ulubiony moment. Uwielbiam, gdy ktoś w taki sposób prezentuje swój tort.
Dodam jeszcze troszkę posypki. No proszę. Zaczynamy. Wow, no wyszło spektakularnie. Ta sukienka robi wrażenie, co? Musicie się zgodzić. No rzeczywiście. Smacznego, Betty. Ojej, jestem zachwycona każdym z tych tortów. Ale zacznę od tego, który zrobiła moja babcia. Jej ciasto wygląda nierealnie pysznie. Przekonajmy się, jakie jest. O, dobre. Ale czegoś mi tu brakuje. Emma, a co ty zrobiłaś? Co to za przerażająca twarz? Nie, to na pewno nie jestem ja. Mam nadzieję, że to ciasto jest przynajmniej smaczne. Sprawdźmy. Jest zwyczajne. Jadłam lepsze. Zobaczymy, co przygotował dla mnie Zak. Wizualnie jego tort wygląda najfajniej. Jest naprawdę niesamowity. Ale zobaczymy, jak smakuje. Wezmę pierwszy kawałek. Ojej, jest nierealnie pyszny. Zak, gratuluję wygranej. O, tak! To była prościzna. Burgera? To niezbyt zdrowe jedzenie. Burger? Dobrze, wyzwanie przyjęte. Chcesz burgera? Świetnie. Bierzemy kotleta. Łatwizna, zaraz będzie gotowy. Pomidor musi być. Najpierw go pokroję. Nóż jest jakiś tępy. No nie do końca tak, jak chciałem. Dobra, połóżmy pomidora na bułce. A teraz ser. Obejdzie się bez noża. Patrzcie, jaką mam wprawę. No i git. Ojej, kotlet się pali. O nie, jakie gorące. Trzeba było założyć rękawiczki. A teraz układamy kotleta na bułce. Gotowe. Troszkę się przypalił, ale nie szkodzi. Pora na drugą część bułki. I voilà! Gotowe. Oj, moje biedne ręce. Bułka, kotlet. Nie sądzę. Poradzę sobie bez tego. Jabłuszko, to tego potrzebuje moja wnuczka. I jeszcze jeden zdrowy owoc. Banan. Nie możemy się obejść bez kiwi i pysznych truskawek. Teraz wszystko to ładnie połączymy. I wyjdzie pełen witamin owocowy burger. Wygląda wspaniale. Szefowa kuchni rozpoczyna gotowanie. Zamierzam zrobić najlepszego burgera w historii. Wszystkie składniki już tu są. A te kolorowe kotlety pachną wspaniale. Najpierw cebula. Potem ser i kotlet. I sałata. Trochę sera. I marchewki. Nie zapomniałam o kiełbasie. Voilà, super burger jest gotowy. Nasze są lepsze. Smacznego, siostrzyczko. No w końcu. Teraz wybiorę najlepszego burgera. Co to jest? Wygląda ohydnie. Masakra, tego na pewno nie zjem. Spójrzmy na to. Wygląda całkiem ładnie. Spróbuję. Nieźle. Uwielbiam owoce, ale to nie jest prawdziwy burger. Wow, co ja widzę? Jaki wielki! O tak, smakuje jeszcze lepiej niż wygląda. Wybieram ten. Wiedziałam, że wygram. No co ty nie powiesz? Czyli niepotrzebnie poświęciłem swoje ręce. A teraz chcę coś fajnego do picia. Coś fajnego do picia? Lemoniada? To pestka, już się robi. Zaczynajmy. Piękna szklanka to podstawa. Wysypuję na serwetkę posypkę. Dodaję cukru. Bierzemy piękną szklankę. Zanurzamy w miodzie. I przyczepiamy do niego naszą posypkę z cukrem. Spójrzmy. Idealnie. A teraz troszkę pracy z lodem.
Uwielbiam to. To jest takie uspokajające. Lód pierwszej klasy gotowy. Delikatnie wsypię go do szklanki. Co ty tam robisz? Ach ci kucharze. Nie wiedzą już, co wymyślić. Przecież lemoniada to cytryny. Oto i one. Wyciskam z nich sok do wody. Cudownie, wygląda wspaniale. Spróbujmy. Ola Boga, jakie kwaśne. Trzeba dodać cukru. Najpierw go trochę zjem. Od razu lepiej. Czy tyle wystarczy? Dodam może więcej. A co ja mam robić? Mam genialny pomysł. Wrzucę do blendera kawałki batona. Jemy M&M'sy. Oraz pyszne czekoladowe kulki. Dodam wyśmienitych lodów. I zaleję wszystko mlekiem. Porządnie wymieszam. Wlewam całość do szklanki. Dodam słomkę. Obczaj to, babciu. Drogi chłopcze, sam sobie to pij. Nic nie może być lepszego niż domowa lemoniada. Ojej. Jesteś pewna, babciu? Wątpię. Na czym to ja skończyłam? Aha, czas na borówki. Oraz truskawki. A teraz wlewam wszystko do dzbanka. I porządnie mieszam. Borówki wrzucam do drugiego dzbanka. Właśnie tak. Prawie gotowe. Wszystko wlewamy do naszej pięknej szklanki. Dorzucam słomkę. Arcydzieło, nieprawdaż? Wybieraj, Kate. Zacznę od tego. Jaki piękny. O, tak, bardzo smaczne. Spróbuję kolejnego. Wygląda jak woda z cytryną. Ojej, jakie kwaśne! Nie ma mowy, zdecydowanie nie mój smak. A co to jest? Jakiś dziwny, nieapetyczny kolor, ale spróbuję. Wow, to jest mega pyszne! Zdecydowanie wybieram ten koktajl. Hurra, wygrałem! Brawo, młodzieńcze! Dzięki! Co tam jest? Chcę chipsy! Że jak? Chipsy? Serio? Prościzna. Za pomocą tego urządzenia szybko obiorę ziemniaki. Świetnie. Tego potrzebowałam. Nie dorównasz mi, moja droga. Całe życie obierałam ziemniaki za pomocą nożyka. Patrz i ucz się. Nie chcę cię smucić, babciu, ale mam już wszystko gotowe. A co ja mam robić z tymi kartoflami? Dobra, spróbuję. Pozbędę się niepotrzebnej skórki. Gotowe. Już wygląda jak chips. Ej, głupcze, zobacz, ile ja mam ziemniaczków. Doskonale. Teraz to wszystko rozłożę na blaszce. Babcia wygląda na pewną siebie. Nie szkodzi, nadal jestem nastawiona na wygraną. Wrzucam ziemniaki do blendera, zalewam mlekiem i mieszam. Wlewam to wszystko do foremek i podpiekam. Dopóki moje ziemniaczane placuszki się pieką, zajmę się awokado. Pozbędę się pestki i wydostanę wszystko to, co najlepsze. Wrzucam do blendera. Dodaję soli i trochę pieprzu. Pora na blendowanie. Voilà! Sos guacamole gotowy. Co za zapach! Moje idealne chipsy są już prawie gotowe. Jeszcze tylko szczypiorek. Naprawdę myślisz, że takie chipsy wygrają? Nie ma nic lepszego niż stara, sprawdzona klasyka.
O, ja już wiem, co zrobię z moimi ziemniakami. Położę je do tostera i będą gotowe w 3 sekundy. Babciu, genialne, co? Czemu to się pali? Kurczę. Są całkowicie czarne. Nie szkodzi, może nie zauważy. Ojej, moje idealne ziemniaczane kotleciki, gotowe. Sosik postawię po środku. Co jakieś wynalazki. Smacznego. Zobaczmy, co my tu mamy. Wygląda dobrze. A to? Też całkiem nieźle. O rany, co to ma być? Zwęglone ziemniaki? Masakra. Fuj, ohyda. Wyrzucam to. Spróbuję tych chipesków. Pyszne. Wyśmienite. Ciekawe, jak smakują te. Są jakieś takie niezwykłe i mają sos. Wow! Ale dobre. Są naprawdę przepyszne. Niebo w gębie. Bez wątpienia wybieram to. Świetnie, wiedziałam, że moje danie ją zachwyci.